końca rozgrywek pozostało już tylko 6 kolejek. Sezon wkracza w decydującą fazę, a my dzisiaj skupimy się na wydarzeniach 20 kolejki. Na kolejny piątkowy odcinek zapraszają Mateusz Wojnarowski i Adrian Gajda. Zobaczmy, co działo się w minioną niedzielę w bielsko-podlaskiej okręgówce. Pierwsze spotkanie tych obu drużyn dało 3-bramkowe zwycięstwo gospodarzom z Międzyrzeca. Jak było tym razem? Spójrzmy na przebieg meczu kolejki, czyli spotkania Unia Krzywda – Huragan Międzyrzec Podlaski. Teoretycznymi faworytami spotkania byli goście. No cóż, jeśli nimi byli, to tylko do drugiej minuty, kiedy piłka posłana przez Radosława Cieślaka znalazła drogę do bramki. Unia cały mecz praktycznie mogła rozgrywać na dużo większym luzie niż zawodnicy Huraganu. W 61 minucie na 2-0 podwyższył Grzegorz Piszcz i wydawać by się mogło, że nic nie zabierze 3 punktów Unii. 5 minut później Huragan nawiązał walkę po golu Olszewskiego. Niestety dla gości, po kolejnych 5 minutach Patryk Bober ustanowił końcowy wynik na 3-1. W doliczonym czasie gry z czerwoną kartką z boiska zszedł Białach, zawodnik gospodarzy. Unia w dobrym stylu zrewanżowała się międzyrzeckiej drużynie i praktycznie pozbawiła ich szans na mistrzostwo. Przed tym meczem ŁKS Łazy i LZS Dobryń dzieliły w tabeli tylko 3 miejsca. O ile to nie brzmi tak źle, tak różnica 9 punktów brzmi znacznie gorzej. Dobryń z nieciekawą sytuacją musiał ten mecz wygrać. I faktycznie początek w ich wykonaniu był bardzo mocny. Już w 6 minucie Dobryń na prowadzenie wyprowadził Rybaczuk. Zaczęło się jak we śnie, ale szybko wybudził ich Jaworski, 2 minuty później strzelając wyrównującą bramkę. Po pierwszej remisowej połowie Dobryń miał jeszcze szansę na korzystny rezultat, a druga połowa również rozpoczęła się z przytupem. Tym razem tupali gospodarze. 46 minuta to jest ponowne trafienie Jaworskiego i prowadzenie Łazów. Na 3-1 podwyższył jeszcze Gała w 56 minucie. Ta wygrana Łazów sprawiła, że Dobryń dalej jest w poważnej sytuacji. Ten mecz składał się z 2 zupełnie różnych połów. Mogłoby się wydawać, że na każdą z nich wychodziły inne drużyny. Bizon Jeleniec kontra Lutnia Piszczac. Bizon, mimo że ostatnio robi wrażenie i nie są już chłopcami do bicia, tak trzeba przyznać, że mają ciężkich rywali i Lutnia właśnie do takich należy. Pierwsza część spotkania to mecz pod kontrolą Bizona. Choć mogło zacząć się nieciekawie, bo już w pierwszych minutach meczu goście mieli rzut karny, którego nie wykorzystali. W 18 minucie na prowadzenie gospodarzy wyprowadził niezawodny Michał Botwina. Mimo przewagi Bizona, więcej bramek w tej połowie nie ujrzeliśmy. Druga część spotkania to pokaz charakteru i całkowita odmiana zawodników Lutni. Frajerstwo, kompromitacja z naszej strony. Tak o drugiej części spotkania piszą redaktorzy oficjalnego fanpage'a Bizona Jeleniec. Co tu dużo mówić, 52 minuta, Zaciura wyrównuje. 55 minuta, Magier wyprowadza Lutnię na prowadzenie. 57 minuta, Artymiuk podwyższa i na koniec w 78 minucie rywali dobija ponownie Zaciura. Ach, co to był za mecz. W Kosutach Kujawiak-Stanin podejmował Unię Żabików. Podobna ilość punktów dzieliła obie te drużyny odpowiednio od strefy spadkowej i od podium. Po tym meczu któraś z nich zbliży się bardziej do chwały lub kompromitacji. Piłkarze Unii Żabików jako pierwsi wyszli na prowadzenie po trafieniu Struka w 35 minucie. W 40 minucie było już 2-0 dla gości. Pewna przewaga Żabikowa po gwizdku kończącym pierwszą połowę. W drugiej działo się niewiele. Kujawiakowi udało się jeszcze nawiązać kontakt bramkowy, ale jednak zdecydowanie za późno. 83 minuta i trafienie Skwarka. Walka o uniknięcie spadku będzie równie fascynująca jak walka o podium. Nie tylko w Ekstraklasie mamy takie emocje. Orlęta, aby podtrzymać fenomenalną passę bez porażki w lidze, musieli być lepsi od Barcelony w spotkaniu z Levante. Lider przyjechał do Konkolewnicy i jeśli ktoś miałby przerwać tę serię Orląt, to jednym z kandydatów byłby właśnie Grom. Pierwsza część spotkania przyniosła nam tylko 2 żółte kartki, czyli po pierwszej połowie mamy remis. Czas uciekał i dopiero wtedy, gdy zegar pokazał 59 minutę, Orlęta wyszły na prowadzenie po golu Kierycha. Gospodarze chyba nie mogli otrząsnąć się po tym wydarzeniu, co 4 minuty później wykorzystał Kiryło. Dwubramkowe prowadzenie utrzymało się do końca spotkania. A co za tym idzie? Grom spada na 6 miejsce w tabeli, a Orlęta, no to już staje się nudne. Umacniają się na pozycji lidera i wydaje się, że mogą już rezerwować bilety do 4. ligi. To jest sezon Grzegorza Romaniuka, ale po kolei. Agrotek z Milanów mierzył się z Nivą Łomazy. Patrząc na rezultaty poprzednich spotkań w wykonaniu gospodarzy, można było spodziewać się wszystkiego. Jednakże trzeba zwrócić uwagę na fakt, że Niwa jest drużyną kompletnie bez formy, a więc faworyt mógł być tylko jeden. A co działo się na boisku? Już w 10 minucie pierwszą bramkę dla Milanowa zdobył Grzegorz Romaniuk.
ten chłopak jest w takim gazie, że na zdobycie kolejnej potrzebował zaledwie 6 minut. W 27 minucie na 3-0 podwyższył Sebastian Magier, a kropkę nad i pod koniec pierwszej połowy postawił Niewiadomski. 4-0 do końca pierwszej połowy mówi samo za siebie. Kompletny brak oporu ze strony Niwy. 10 minut po gwizdku rozpoczynającym drugą połowę znowu to samo. W 55 minucie na 5-0 podwyższył Romaniuk, ale nie Grzegorz, tylko Kamil. W 65 natomiast Sebastian Magier skompletował dublet. 76 minuta to 7 bramka dla gospodarzy i hat-trick Grześka Romaniuka. Gości było stać tylko na honorowe trafienie autorstwa Łukaszuka. Chyba lepiej byłoby nazwać tę bramkę jako na otarcie łez, ale to chyba też mija się z prawdą. Na sam koniec Olimpia okrzeja Tytan Wisznice. Olimpia jest drużyną, która zamyka tę część tabeli, w której znajdują się drużyny niezagrożone spadkiem i to właśnie oni szybciej strzelili pierwszą bramkę. 7 minuta trafienie Pawłowskiego. Był to jedyny gol w tej części spotkania. Aż do końcówki utrzymywał się wynik remisowy. Dopiero w 81 minucie na 2-0 udało się strzelić Grzesiakowi. Na deser ten sam zawodnik w doliczonym czasie gry ustanowił końcowy wynik spotkania na 3-0. Cenne 3 punkty dla Olimpii, która dogania Tytana w zestawieniu. Spójrzmy na wyniki wszystkich spotkań. Tabela wygląda następująco. Orlęta niemal pewny awansu. Grom dopiero na miejscu 6. O podium może jeszcze powalczyć Unia Żabików. U dołu tabeli jeden wielki ścisk. Dobryń, Kujawiak i Bizon to zespoły, które muszą mieć się na baczności, choć postawa Niwy pokazuje, że nie ma się w sumie czego bać. Ranking strzelców po 20. kolejce prezentuje się następująco. Chyba już wiemy, kto zostanie królem strzelców tej edycji Ligi Okręgowej. Grzegorz Romaniuk deklasuje swoich konkurentów i jego pozycja wydaje się być całkowicie niezagrożona. Najbliżej zdobycia drugiego miejsca jest Pawłowski, ale tutaj możemy być świadkami małych zmian. W zestawieniu bramkarzy ponownie awansował jego lider, czyli Jakub Wiśniewski. W klasyfikacji pojawiło się nowe nazwisko, a jest nim Norbert Pawlak, zawodnik okrzejskiej Olimpii. A co nas czeka w przyszłej kolejce? Derby gminy Stanin zostały wybrane meczem kolejki. W spotkaniach między tymi drużynami zawsze wiele się dzieje. Możemy być pewni dobrego widowiska. Pozostałe mecze widzicie na grafice. Sezon wchodzi w decydującą fazę. Emocje coraz większe. 6 kolejek do końca, a wszystko wciąż jest sprawą otwartą. Jak będzie po 21. kolejce? Tego dowiecie się już za tydzień. Dziękujemy za uwagę, zapraszam na naszego Facebooka i właśnie tym zakończymy ten odcinek. Do zobaczenia.